Dzień dobry, jestem Rafał i z moim wspólnikiem Dawidem prowadzę biuro projektowe Krzysztof Jak i Babiak Architekci. W tym odcinku chciałbym poruszyć temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z racji tego, że mamy dużo zapytań odnoszących się właśnie do MPZP, postaram się wyjaśnić, co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i kiedy nas dotyczy. Nie przedłużając, zapraszam do obejrzenia filmu. Na wstępie przytoczę definicję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. A więc, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, potocznie zwany planem miejscowym albo MPZP, jest to akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały Rady Gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Składa się z części tekstowej uchwała oraz części graficznej, załącznik do uchwały. Punkt drugi. Gdzie znajdziemy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Pierwszy sposób to taki, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta lub Gminy. Każda gmina lub miasto ma własny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który różni się w zapisach od innych planów. Dlatego ważne jest, aby sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dokładnie dla gminy lub miasta, w którym znajduje się nasza działka. Drugi sposób, no to udajemy się do Urzędu Miasta lub Gminy, w którym znajduje się nasza działka i składamy wniosek o wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dostajemy interesujący nas dokument w formie papierowej. W ten oto sposób mamy na papierze dokładnie dla naszej działki informacje z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Trzeci punkt, co zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawiera informacje na temat ukształtowania przestrzennego na terenie gminy, zabytków, jakie się znajdują w gminie, gdzie są istniejące i planowane drogi oraz jaką mają klasę, czy tam kategorię, w jaki sposób możemy podzielić działki oraz co jest najważniejsze dla nas jako inwestorów, czyli to, co możemy wybudować na naszej działce i jakie są ograniczenia. Punkt czwarty. Kiedy dotyczą nas zapisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Teoretycznie zawsze, ale najczęściej sięgamy do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kiedy mamy działkę i chcemy ją podzielić na mniejsze działki lub gdy chcemy wybudować jakiś budynek na naszej działce albo rozbudować budynek istniejący. W tym przypadku sięgamy do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które dotyczą obszaru, na którym znajduje się nasza działka i sprawdzamy, jakie budynki są dopuszczone do budowy na tym terenie. Jaki wysoki budynek możemy wykonać, jaki kształt dachu oraz kąty połaci dachowej możemy zastosować dla naszego budynku, powierzchnia zabudowy, której nie możemy przekroczyć, jak i również intensywność zabudowy oraz jaka jest minimalna powierzchnia biologicznie czynna, którą należy utrzymać na działce. Podczas wykonywania projektu budowlanego, aby uzyskać pozwolenie na budowę, architekt, który projektuje nam budynek oraz zagospodarowanie działki, musi spełnić wszystkie parametry z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podsumowując, jeśli chcemy zabudować, rozbudować lub podzielić naszą działkę, musimy sięgnąć do zapisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niektóre gminy mają plany przestrzenne opisane w dość przyjazny sposób. Niestety jest dużo gmin, które mają bardzo zagmatwane miejscowe plany, dlatego jeśli ktoś z Was planuje zabudowę lub rozbudowę i ma problem z zapisami lub nie może się w nich odnaleźć, zawsze może skontaktować się ze mną lub z Dawidem, moim wspólnikiem. Chętnie pomożemy, doradzimy, a nawet zaprojektujemy dla Państwa Waszą inwestycję. W opisie do filmu podamy namiary na nasze biuro projektowe. No dobra, a co jak się okaże, że na obszarze, gdzie mamy działkę, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? To będzie temat na nasz kolejny materiał, który okaże się w przyszłości. Tak więc, jeśli nie chcesz przegapić kolejnego naszego materiału, zachęcam Cię do zasubskrybowania naszego kanału oraz wciśnięcia dzwoneczka, abyś został powiadomiony lub powiadomiona o kolejnym filmie. Teraz dziękuję za uwagę, życzę wszystkiego dobrego i do następnego materiału. Cześć!